No tak, moi drodzy, podsumowując te kinowe hity, jeśli chodzi o walentynki, to na pewno do Multikina warto wybrać się oczywiście 14 lutego, czyli w najbliższy czwartek oraz w piątek o godzinie 22 zaczyna się maraton. Zgadza się. Super, bardzo fajnie. Ale oprócz walentynek oczywiście same hity i premiery trafiły do kin na początku lutego. Co to takiego? Na co warto zwrócić uwagę? Ja widzę, że ty jesteś przygotowany dzisiaj, Adam, z gazetką całą Multikina. Tak, tak. Zanim o gazetce, faktycznie, to trzeba podkreślić, że luty to taki specyficzny miesiąc w branży filmowej, można powiedzieć najważniejszy, rzekłbym, bo rozdanie statuetek oscarowych przez Akademię, filmy oscarowe w tej chwili, które gramy, bo które mają dużo nominacji i wtedy też klienci na te filmy chętniej przychodzą, no bo jeśli jest nominowany, a jeśli w ogóle zdobędzie statuetkę, to trzeba go zobaczyć, tak. Mhm. Ja mam za sobą taką gazetę Multikino Gala, to jest już drugi numer. Pierwszy wyszedł w styczniu, od piątku już można nabywać numer lutowy. I tutaj znajdziemy wszystkie opisy premier filmowych w Multikinie, nie tylko zresztą, bo sporo informacji z życia gwiazd, plotki, też kupony rabatowe na wydarzenia w Multikinie. Ale czyli warto taką gazetkę tak, co miesiąc złoty zakupić. 99, także atrakcyjna cena, a 68 stron, naprawdę sporo fajnych artykułów. Na stronie głównej no też premiera, myślę, też bardzo ważna premiera lutego, Tajemnica Westerplatte. To film, który wejdzie już do kin w najbliższy piątek, 15 lutego. Fenomenalna obsada, o czym wcześniej wspomniałam i się zachwycałam, tak? Na pierwszej stronie Żebrowski, Adamczyk, Borys, Szyc, Wesołowski, także naprawdę. Jan Englert jeszcze, tak, no dobrodowa obsada, zresztą scenografia Lenstarski, także cała ekipa filmowa, to same gwiazdy. Z tym filmem to było trochę kontrowersji, zmieniali się główni aktorzy, tak? Bo wcześniej Bogusław Lina grał, później zastąpił go Michał Żebrowski. No film ukazujący trochę inną historię Westerplatte niż uczyliśmy się w szkołach, trochę pokazujący takich zwykłych ludzi, których też ogarnia strach, lęk o własne życie i podejmowanie trudnych decyzji w tak ważnym momencie historii. Film, o którym też się mówi i na którym też może nie walentynkowo, ale na którym też wszyscy sympatycy historii, ale myślę, że nie tylko przyjdą. Mhm. Super, bardzo fajnie. Także kiedy premiera? Już pojawił się w kinach? Tak, znaczy jeszcze nie. 15 lutego, najbliższy piątek. Najbliższy piątek, Szklana pułapka, tak o której wspomnieliśmy. Kolejna świetna obsada, świetny film. No tutaj już na pewno prawdziwi mężczyźni będą chcieli się tak, na tym filmie Bruce pojawić, Willis, prawda? I lat chyba nie przybywa, cały czas w znakomitej formie. Mhm. Dużo akcji, dużo emocji. Bardzo dużo efekty specjalne, no wszystko to, co mogliśmy zobaczyć w pierwszych częściach, to na pewno nie zabraknie. Super, bardzo fajnie. Zaglądamy dalej. Co jeszcze należałoby polecić naszym widzom właśnie w lutym? Tam wcześniej, tu jeszcze, Kasiu, masz Syberiadę Polską, kolejny polski film i myślę, że też ważna pozycja, bo to film historyczny. Filmów, które wcześniej się nie kręciło. No mam wrażenie, że Polacy ostatnio nieźle sobie radzą. Tak, no tych tytułów jest sporo. Naprawdę tych tytułów polskich jest sporo i to są filmy, na które naprawdę warto się warto wybrać? Warto się wybrać, tak. Czy będziemy się troszeczkę wstydzić na widoku? Nie, myślę, że nie. To też jest kawałek polskiej historii i warto, myślę, ją poznać. Super. Co jeszcze? Ja bym, jeśli chodzi o polskie filmy, jeszcze nawiązał do Drogówki. Trochę tak, chyba wcześniej ją czyli mieliśmy wcześniej w tej no gazecie. Właśnie, film, który wywołał bardzo wiele kontrowersji, o którym właściwie cały czas jest bardzo głośno. Nie tak, ukrywajmy, sporo, że też był promowany. Drogówka jest. Tak, film Drogówka, mocne kino, naprawdę mocne kino. No, część tutaj zarzuca reżyserowi, że trochę uwypukla te problemy w policji, tak, że są one
nad wyraz pokazane, no ale, ale takie są filmy. Wielu też twierdzi, że nie, że właśnie no, takie są realia polskiej policji. No myślę, że każdy to oceni samemu idąc na ten film i... Czy jest to komedia? Bo to też jest kolejne pytanie i wielu twierdzi, że to jest taka zabawna komedia. Nie, ja myślę, że nie, że tego na pewno do komedii zaliczyć nie możemy. Raczej to jest taki mocny film, raczej dramat, a nie komedia. Mhm. Myślę, że nie w tym kierunku, nie w tym kierunku. I teraz kolejny film. Tutaj ja zauważyłam ten film, ponieważ oczywiście pojawia się mój ulubiony aktor, czyli Ryan Gosling. Co to takiego? Co to za film? Czy warto na niego się wybrać? Oj, warto na niego się wybierać, bo już premiera była przewidziana w zeszłym roku. Film się pojawił 1 lutego na ekranach naszych multikin, Gangster Squad, Pogromcy Mafii. No to też film chyba dla panów, ale panie z uwagi na przystojnych aktorów zapewne też będą chcieli przyjść. No, lubimy takie filmy, myślę o panach z mafii, tak, o pięknych też kobietach tutaj i o tych wszystkich perypetiach, które tam się będą działy w tym filmie. Strzelaniny, pościgi, to wszystko w takim amerykańskim klimacie. No fajnie nagrany film. No i tutaj kolejna premiera, która pojawiła się w kinach 8 lutego. No właśnie, czy to jest film, na który warto się wybrać? Jak ktoś lubi takie fantazy trochę, to jak najbardziej, bo to taka trochę też przygodówka. Czyli taka jak Królowna Śnieżka na przykład, tak? Coś w tym stylu. Nie do końca może tak bym to porównał, ale tak to możemy określić mniej więcej. Łowcy Czarownic to właśnie no, taki trochę może horror właśnie z fantastyką połączony. Dużo osób lubi takie filmy, także ja bym też ten film polecił tym osobom. No jak widzisz, Kasiu, ten wachlarz filmów jest tak szeroki, że nie musimy spędzić walentynek na komedii romantycznej, ale może na jakimś innym filmie, także... No więc właśnie, jeszcze przedostatni film, bo chciałabym, żebyśmy o Django też pokrótce wspomnieli, ale Mówi 43. Ja widziałam zwiastun i nie zawsze jestem przekonana, ponieważ są produkcje amerykańskie, takie bardzo duże, w którym występują wszyscy ci najlepsi aktorzy, a potem się okazuje, że no nie do końca to jest taki super sukces. No to fakt, że jak się tą obsadę przeczyta do tego filmu, to wow. Natomiast no, opinie o tym filmie są podzielone, więc tutaj też bym nie wysuwał może oceny i opinii, tylko zaprosił po prostu na seans. Ale tak jak wspomniałaś, no nie do końca chyba ten zestaw aktorów się w tym filmie sprawdził. Dobrze, super. No wobec tego zapraszamy oczywiście do multikina. Luty, jak widać, pełen niespodzianek. Obfituje pełen premier. Powiedzmy jeszcze króciutko na temat Django. Django, super produkcja. Słyszałam wiele pozytywnych opinii, recenzji. Czy to prawda? Czy ty się z tym zgodzisz? Zgodzę się w 100%. No, Tarantino znowu powrócił w najwyższej swojej klasie, w najwyższym stylu, kunszcie reżyserskim. No też znowu w doborowej obsadzie, tak? Bo role, które znowu zagrał Christopher Waltz, Jamie Foxx czy Leonardo DiCaprio, to jest najwyższy kunszt aktorski. To już jest chyba ostatni film Leonardo DiCaprio, z tego co wiemy, prawda? No, Powiedział, że to już koniec, takie plotki, ale ja myślę, że jeszcze... Że to jeszcze... tylko promocja króciutka, mała. Oby to była tylko promocja, by to była tylko plotka, bo ja uważam, że Leonardo no, znakomicie tutaj znowu zagrał w tym filmie i na pewno to jest świetny aktor. Aż trudno uwierzyć, prawda, że już nie ma weny aktorskiej. Jak sam mówi. No w tym filmie tego na pewno nie pokazał, że tej weny nie ma, także no, Django, rewelacyjny film, naprawdę też warto jeszcze go zobaczyć, jeśli jeszcze go ktoś nie widział, bo on też już od pewnego czasu jest grany, a tych filmów przybywa, także trzeba zaległości śledzić. Nadrabiać, tak, dokładnie. Super, wobec tego dziękuję ci serdecznie za nasze dzisiejsze spotkanie, a państwa już teraz zapraszam na zwiastun filmu Django. Do zobaczenia po krótkiej przerwie.